Witam Państwa, jak zwykle oczywiście witam serdecznie, witam też bardzo grzecznie, prawda, bo powitanie z natury takie być powinno. No i oczywiście witam jeszcze właśnie w tej oprawie świątecznej. Popatrzmy, jesteśmy tutaj blisko żłóbka, a żłóbek czy choinki to są symbole Bożego Narodzenia. Już te symbole niedługo z kościoła zostaną, że tak powiem, usunięte. Dlaczego? Dlatego, że powinny już być usunięte trochę wcześniej, wtedy, gdy rozpoczął się tak zwany okres zwykły w kościele, więc w niedzielę chrztu pańskiego. No ale tradycja pozwala na to, żeby właśnie te symbole jeszcze pozostawały w naszych domach czy w naszych kościołach do 2 lutego, a więc do święta Matki Bożej Gromnicznej. I oczywiście jeszcze troszeczkę czasu pozostało. W każdym razie mamy tę świadomość, że jeżeli tradycja jest świętą rzeczą, to tradycję trzeba zachowywać, prawda? Zachowujemy tradycję. Jesteśmy z natury ludźmi tradycyjnymi. Bez tradycji nasze życie byłoby o wiele bardziej ubogie. Dlatego właśnie ta tradycja wszędzie ma swoje miejsce, także w kościele. No właśnie, dzisiaj proszę zauważyć, jest czwarta niedziela zwykła w okresie zwykłym w cyklu B. Jest też już ostatni dzień miesiąca stycznia. Znaczy to, że mamy już za sobą pierwszy etap roku pańskiego 2021 i już jutro w poniedziałek rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc luty, najkrótszy miesiąc roku, ale też miesiąc najmroźniejszy, chociaż styczeń tutaj wcale, że tak powiem, nie ustępował, jeżeli chodzi o mróz. Nawet do 30 stopni prawdopodobnie temperatura sięgała, prawda? Więc było i bardzo mroźno, czy jest bardzo mroźno i bardzo śnieżnie. To świadczy o tym, że mamy wreszcie zimę, że wreszcie żyjemy w takiej atmosferze typowo zimowej, bo przez ostatnie lata z tymi zimami mieliśmy problem ani śniegu, ani mrozu. To wszystko właśnie powodowało, że czuliśmy się tak albo jak na jesieni, albo tak jak wczesną wiosną. No ten rok mamy taki, jak widzimy, czy właśnie miesiąc styczeń. No mamy nadzieję, że miesiąc luty będzie też miesiącem mroźnym, choćby dlatego, że jest takie przysłowie, gdy przyjdzie miesiąc luty, to chłopie, babo, obuj ciepłe buty. Taka jest tradycja też, jeżeli chodzi o miesiąc luty, on musi być z natury mroźnym. Jaki on będzie, zobaczymy. W każdym razie no mamy taką nadzieję, że tego mrozu nam w tym roku nie zabraknie. No oczywiście już pojutrze, bo 2 lutego, a to będzie wtorek, będziemy mieli święto Matki Bożej Gromnicznej i wtedy już właśnie i przestaniemy śpiewać kolędy, jeżeli chodzi o kolędy w kościele czy w domu. I oczywiście zostanie, powiedziałem, też usunięte symbole Bożego Narodzenia. Jeżeli ktoś jeszcze ma w domu, to bardzo proszę jeszcze do 2 lutego, a potem trzeba jej powiedzieć do widzenia w przyszłym roku, czyli właśnie przyszłe święta Bożego Narodzenia. A drodzy Państwo, no właśnie jest to okres zwykły i spotykamy Chrystusa, Chrystusa, który naucza, Chrystusa, który uzdrawia, Chrystusa, który walczy ze złem, który walczy ze złymi duchami. No ubiegła niedziela, Państwo pamiętają, właśnie wtedy Chrystus wzywał nas do tego, żebyśmy się nawracali, żebyśmy wierzyli w Ewangelię i oczywiście byliśmy też świadkami, jak to Chrystus powoływał apostołów do współpracy ze sobą. To byli ludzie, którzy mieli swoje zajęcia, to byli rybacy, to byli celnicy, to byli po prostu ludzie, którzy żyli na co dzień swoimi zajęciami. Chrystus do nich podchodził, tak zdecydowanie mówił do nich, pójdź za mną. I wtedy oni zostawiali sieci, czy zostawiali swoje rodziny, czy zostawiali swoje jakieś tam różnego rodzaju narzędzia i szli za Chrystusem po to, żeby współpracować z Nim, po to, żeby głosić Ewangelię, po to, żeby też razem z Chrystusem, czy w imieniu Chrystusa wzywać do nawrócenia i żeby ułatwiać ludziom wierzenie w Ewangelię. Właśnie to ubiegła niedziela, no a właśnie dzisiejsza niedziela, czwarta niedziela zwykła, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Oto one, jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał, co to jest, jakaś nowa nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie. No właśnie, widzieliśmy Chrystusa, który w świątyni spotyka człowieka chorego, człowieka opętanego przez ducha
ducha nieczystego, a więc człowieka, który bardzo nieszczęśliwy, nie tylko to nieszczęście było jego nieszczęściem, ale tego środowiska, w którym on żył, czy jego rodziny, czy jego kolegów, on właśnie tym swoim zachowaniem, tym swoim postępowaniem prowadzał w różnego rodzaju kłopoty. No i właśnie ten człowiek opętany przez ducha nieczystego zaczął wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, że kto jesteś, święty Boga. Popatrzmy, ten właśnie duch nieczysty wyznaje wiarę w Jezusa. Wiem, kim jesteś. Jesteś świętym Boga. Przyszedłeś nas zgubić. Więc tutaj bardzo mocno podkreśla, że obecność Jezusa na ziemi jest obecnością taką bardzo mocną, obecnością, która ma zniszczyć zło, która ma usunąć to zło, która ma z tym złem walczyć i która ma nie dopuszczać do tego, żeby to zło w naszym życiu miało miejsce. Przyszedłeś nas zgubić, więc Chrystus przychodzi po to, właśnie tak to informuje ten właśnie duch nieczysty, że on właśnie jest takim, który to uczyni. Czego chcesz od nas? Właśnie tutaj jest ta liczba mnoga, to znaczy, że ten duch nieczysty nie jest tylko sam, ale że jest to liczba mnoga. No i wtedy Jezus zwraca się do niego: milcz i wyjdź z niego. I wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego, a wszyscy byli zdumieni, wszyscy byli zachwyceni. Właśnie takie zachwycenie Jezusem to jeszcze nie znaczy, że już była wiara. W każdym razie my nieraz się zachwycamy, prawda? Zachwycamy się pięknym obrazem, piękną pogodą, zachwycamy się pięknymi widokami, ale to potem to wszystko jakoś tak przemija, zapominamy, bo przychodzą następne wrażenia. Tutaj właśnie wszyscy byli Jezusem zachwyceni. My też jesteśmy zachwyceni Jezusem wtedy, gdy On do nas przemawia, wtedy, gdy z Nim się spotykamy, wtedy, gdy bierzemy udział we mszy świętej, wtedy, gdy czytamy Pismo Święte. Kochani, żeby to zachwycenie Jezusem nie było tylko emocją, ale żeby przekładało się na nasze codzienne postępowanie, na nasze codzienne życie, czego, proszę Państwa, i sobie, i Państwu bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Już na nowy, rozpoczynający się miesiąc, który też będzie miesiącem, kiedy to zakończy się miesiąc karnawał, a rozpocznie się Wielki Post, a stanie się to 17 lutego, wtedy będzie środa popielcowa, a 16 lutego tak zwane ostatki. Wszystkiego lepszego, zostańcie z Bogiem.